Halo, halo. Zagramy sobie dzisiaj z Xem. Nie było z Xa chyba ze 100 lat. W ogóle taka martwa postać, biedna, nie? Nie wiem, nie widziałem z Xa już dawno. Chciałem zagrać Morganą, ale mi ukradli Morganę nową. Wściekła kucharka. A fajna ta Morgana, ładnie teraz wygląda. Wreszcie widać jej nogi, nie ma jakiegoś takiego taboretu wokół siebie. Nie wiem jak to, nie taboretu, jakiś taki namiot ma, o. Teraz ma taką prawdziwą suknię fajną. Ziksuś, pod kometkę. Czy miał zmiany jakieś? Da, już dawno temu, że turety zabija, nie? Był taki moment, że na bocie był grany, z tego co pamiętam, podpuszowanie i zabieranie turetów. Mroczna Morga? Nie, mroczna Diana. Myk. Agresja. Basic za 50. No wiesz, mam się dobijać te minionki. O, ja nie dobiję. Nie dostaniesz tych minionów. No muszę abuzować tą Dianę. Jak najbardziej, bo potem po prostu umrę na QR. Ale zabawne. Co miałem w dżungli? Kurde, lisiwo. Nie jest tak super bezpiecznie, jeśli mam być szczery. Super agresywnie gramy z X-em, to jest super agresywny z X pod napierdzielanie. Taric FB zdobył. Jak ta na topie nie pokona tej Kaylee, to się zdziwię w ogóle. Bo mówiłem, że Kaylee jest średnia na początku teraz. No, to dobrze. Dobrze mi poszło, jeśli chodzi o te... O trafianie z perkami. Już jest 2-0. Ona ma Ignite'a? Ta ma Ignite'a. Czy ona chce mnie po szóstce z bambukować, że tak powiem. Nie wiem, średnie ma obrażenia ten Zig, z tego co pamiętam. Nie musi trafiać, więc to jest problem, no. Nie no, masz 7 CS-ów, ale no. On to widocznie nie obchodzi za bardzo. Jest, ziomuś. Nie wiem jak ten tower, jak ten atak poleciał, ale spoko. Rzuciłem Q i atak naraz. Nie wiem, też nie wiem, nic nie pytaj. A, on na mastera chodziło. Ale master zrobił chyba tylko Q rzucił, nie? On zrobił źle, żeby atak zwierzę dostał. Czemu ona wraca do bazy już? Fajna bomba, która się nigdy nie wybuchnie. No to wiesz, że jeszcze ma tam ochronę. Do której trwa ta ochrona? Ale straci farmy strasznie. Czy mi się to podoba, nie? Narzekam. Ale pychowo z pieniędzmi! Nie ma szans, że plate'a wezmę. Dobra, tak. Wyczekałem jeszcze na siłę, ale mam na cały kodeks teraz. Raczej na kodeks. Na tę książkę. Zapomniany rozdział. Chyba jakoś tak to się w polskiej wersji nazywa. Diana sobie w końcu po farmi. To jest bardzo dobry zakup na pierwszy bug. Jeden z najlepszych, jaki można mieć. Jeśli chodzi o mida. Znaczy, no wiadomo, można jeszcze, nie wiem, pewnie niektórzy wracają z całym Ludenem w niektórych grach, ale no. Wiecie o co chodzi, na postaci, które spamuje spele. Problem jest taki, że się szósty poziom zbliża. Jeśli ona mnie trafi z Q, to ja się nie dziwię, czy ona mnie nie wybombi za 800 po prostu. Mimo, że mam te 40 rezistów. Ziksuś.
No, wychodźcie spod tą wieżę. Nie wiem, czy ona się tak boi, czy co ona robi, ta Diana. Troluje chyba ten typ. Nie puszuję, bo nie mam flesza teraz. No, te kły jest bardzo ciężkie do trafienia, ale fakt, że ma strasznie duży ręcz. O! Nie, nie goni się już, dobra. Stracę miniony tylko. A chciałem być miły i rzucić R-kę jakąś fajną. Na bota może? O, bo to jest Neko AD Carry, dobra, dlatego i tak na mnie idzie. Nie masz minionów. A miniony sobie trzeba zapracować. Myślę, że jak ona zrobi Olina, to ją wybobimy się nawzajem. Tak mi się wydaje. Mam poty, dużo pot. Sprajcik jeden. Chyba nie ma rędu na mnie. To jest dobre miejsce na recall. No nie! O, daj do executa zrobić. Don't mind me. O nie, trafił mnie. Dobra, nie odejdę stąd sam. Albo odejdzie sam? Basiczek mi teraz nie wszedł. Przeżyję to. No prawie była dobra ucieczka. Jednak zabrakło troszeczkę. Mogę to lepiej zrobić. Nie wiem, czy jakbym Rikala do końca nie pociągnął. O, idzie już mój świetny support. A, na tylko plejty chciałem się, żeby w linię puszować, dobre. W sumie ma Neko na supporcie. Strasznie magiczne obrażenia będą na tym bocie. Prostitutka, Alenka się prostitutka nazywa. Dobrze, dobre niki. Tam Neko na tobie też chciałem nagrać pod te ataczki. No za szybko to Merkę zagram, taki był mój problem teraz. Jakoś mnie to magicznie trafiło. Nie, katapultę. Boże, no co jest z tym kłod Ziggsa? Idzie skład niszczycielski. A to zerkuje po prostu. Nie wiem, muszę to flashować. Kuźwa, no co jest? Jak te kumu weszło? No jakby Lee Sin był, raczej jakby Mastery był blisko, to by był double, no ale nie, on sobie gdzieś chodzi po swoich terenach. Gram agresywnie, ja mam to wywalone, ja też sobie junglera cały czas na midzie. A nie, że on jest AFK przez całą grę, ten Mastery. Nie cierpię tych junglerów, co pikują mi po to, żeby potem 1v9 zrobić. Nie o to chodzi w dżungli w ogóle. Wiesz, jungler masz pomagać liniom, a nie se farmić i potem robić giereczkę solo. Ja w ogóle... W ogóle z 7-2 my to wpieprzamy. Ej. Czemu ona ma w ogóle 58... Steyrel ja powinien rozpierdzielić tą Kaylee. Ta Kaylee jest tak słaba na początku. Ja już intuję znowu, no co ja poradzę. A jak mam nie intować, jak się takie coś dzieje? No ładny kół zagrał ziomek. Już powinien być master obok. O, to z góry leci Lee Sin na 100%. To bierze w ogóle na zegar? Jeszcze nie jest chyba na zegar.
Jest tak głupie, że te kusy można przeskoczyć po prostu. Nie wiem, kto to wymyślił, tego Ziggsa, ale też Rerolg by mu się przydał, naprawdę. Więc ciężko się trafia z tyłu, naprawdę. No, co ja mogę poradzić? Idę tam, dobra, ziomeczki, robimy ich teraz. No i tak powinien się zabijać od pierwszego poziomu, bo ona jest bezużyteczna. Ja tu idę i się napieprzamy. No, prawie mnie trafiłeś. A co on robi, ten Mastery? Nie wiem, co on robi. Zamiast skurzucić w tego ziomka. No dobra, już wiem, dlaczego oni tu przegrywałem na tym bocie. Fajnie, fajnie. Ja już wiem, dlaczego oni przegrywają. Napiszę mu tak, nice, Tarik, focus. Wbił w Tarika po prostu, jak widzę, że ma sfidowanego tego. A, panie. Idź pan, nie powiem gdzie. Nie wiem, jak mnie nie zabiliśmy. Fyfy 15. No już wpisuję te fyfy, bo ty chcesz mi, bo ty się bawisz. Wziąłeś sobie mastera, żeby pisać fyfy w 15 minucie. No, ziomek sobie wziął Morganę, żeby zrobić 0-3 na bocie. Morganą bym karnął. Ziggsem trzeba trafiać niestety. W sumie Morganą to... Nie, Morganą nie trzeba trafiać, bo Morganą wejdziesz komuś do ryja i rzucisz mu erkę, to potem nie musisz trafiać. Bo ma stuna. A Ziggs niestety nie mam nic, żeby sobie przygotować. Poza tego W używam, tu zwierzę do zniszczenia, też jestem mądry. Czemu ona tego zegarka jeszcze nie ma nad sobą, ta wieża? No, już tu przyszedł gang łysego. No, mnie chce wybombić. No, Irelia przynajmniej wygrywa, więc się nie martwcie jeszcze. I zawsze przecież był taki znaczek, że można ją wybombić, tą wieżę. Nie ma tego znaczka dalej. Brawo, master. Zaraz przez flaszę, przez ścianę przepeszywać. Close było. No prawie mu to wyszło. No i poradzę nic. No Lissi mi za plecy wychodzący. Bottom znowu feeduje. 0-9 już mają. Fuck it, shield. Jednego sprzedamy. Mam Ludenka. Też w sumie 4 razy się wpierdzieliłem, no ale patrzcie, ile mi siedzi, na idzie ten ślepy, no. I co to jest? Czemu Ziggsa W nie działa na te wieży? Jak to nie jest 25% jeszcze? Dobra, no nie jest, bo ma 5000 ta wieża. Czyli jest ten znaczek jeszcze, tylko ja jestem ułomem, dobra. To dobrze wiedzieć. 25. Ta gierka masz, Diana ma 4-0, jak się podoba, coś takiego. Ci na bocie zaraz do inhibitora dojdą. Nie ma szansy, że ją trafię z tyłku. Co oni robią na tym bocie? Shutdown za Tarika. Już tu ślepiec jest. Oni by ich potyrali, gdyby nie ja. Na 100%. Jesteś tu ślepy? Jest tu ślepy. Skacz, no dawaj ku. O, ty wskoczył. Jednak ma jajca ten Lissin. Dobra, nie wierzyłem, że ma jajca. Jednak Bals observed. Nie, Bals... O, obecne są balsy u Lissina, o. To jest śmieszny odcinek.
Może Jerelka to karnie. Tylko oni mają problem taki, że oni wygrywają strasznie. To jest idealna gra dla tej Kayle, bo ona, patrzcie, mimo wszystko, że przegrywa tą linię cholernie mocno, to za z tego, bo reszta drużyny wygrywa i tą grę, i ta gra dojdzie do lejta. Ziggs w lejcie jest fajny, tylko że jak mu coś wejdzie na plecy, a oni mają postacie, które mogą wejść na plecy, i to jest problem. Plus ja już będę na kół umierać od tego. Od Jhina. No to jest najgorsze, co może zrobić Tyrell, zabierać farmę innym teraz. Dobry shield, no. Nic mnie nie bije, ale rzucasz shielda. No dobrze, że Morgane piknęłeś. Ziomeczku. Nie wiem, czy to jest takie mądre. Jeszcze tariczka będą mieli, też będzie problematyczne. Gdzie on strzela? Bomba! Kometa nie sięgła. Śmieszny jest Ziggs, można nim grać, tylko ona hajsu chyba nie daje. Nie, no dobra, krzyczę na te Q, bo ale jednak zasięg ma zarąbisty. Jednak ten zasięg nie z tego Q jest powalony. I cooldown jaki mały jest na tym. O, przerwałem je chyba to. Ej, to było PogChamp akurat. Tylko no, oni mają dwie nieśmiertelności. Dawaj, Lee Sin, jak trafisz kół, no wchodź. O Jezu, jak on napierdziela już. Boże, oni to jeszcze... Nie, to jest jakiś chyba aktor, ta Neko. Dlatego tego. Dziwne, że on wyglądał jak pro. A jeszcze siebie zerkowa. Jakbym lepiej trafił, no ale to jest naprawdę, to jest cholernie ciężko trafić tym Q. To nie jest tak, że to zawsze wejdzie. Bo to jakby nabiera takiego popchnięcia do przodu. Ale Jarela zebrała 800 golda, więc chyba overall worth tego Jhina. Ten ma znowu całą dżunglę, a mi przyjdzie na mida zapierdzieć farmę. Czemu by nie? O, to już tu brzmi lepiej. Se cofnął. No skół jakoś to pewnie ukradnie. Nie. O, na bota sobie można iść. Nie wiem, czy ja chcę tej Neko cokolwiek oddawać. Naprawdę ta się pochamie, ale ona jest specyficzna jest. Po co ona idzie w ogóle w ten atak? Nie, ona idzie full AP, no to okej. Okay. Myślę, że bo te ataki idzie, bo jest taki build teraz na Neko. Był na jakimś odcinku. Mocny nawet, jak z tego co widziałem. Dobra, teraz pytanie. Mamy dwie drogi pójścia. Zonia. Byłaby to mądra droga. Albo full obrażenie. Pójdziemy, powiedzmy, że pójdziemy to, bo będę myślał 40 CDR-a. No dobra, no Jhin nieważne, jak byłby mocny, to nie wybombi solo tego. Mastera. To jest plusik dla nas. Go mida mogę zerkować nawet. On dawno temu też kiedyś dostał damage na R-kę, pamiętam. Buffy. No, u nich sidelanesy umierają. Dobra, słyszało. Nie musiał, mogłem poczekać z tą R-ką, szybko splashował. Ale jakbym rzucił R-kę, to tak bym splashował, no. Bo tą R-kę jest łatwo splashować akurat od Twizy. Tylko ja muszę mieć tu wizję, żeby mieli silniak nie złapał. O, siadło. Ona tak przyspiesza ta bomba, ale potem już na przykład w ogóle nie przyspiesza. I to jest takie dziwne troszkę. Jak listy nie jest z prawej, to ja mogę na lewej się trzymać cały czas i jest okej okay wtedy.
No, jest troszkę nieśmiertelny teraz typek. Teraz by mi się R-ka przydała. Ale nie. Master se Blue wziął. Potrzebuję do tych meditatów. No i nie winię, bo jest słaba, jest po prostu postać, to nie jest nawet wina gracza. Znaczy, no może pewnie też gracza, ale no... Po prostu jest tragiczna takiej. O, to jest agresywne wejście z twojej strony. W sumie jej to wyszło nawet. O. Mógłbym to chyba odflashować. A zgridowałem, bo chciałem sobie tego kupić już. Jednego tego. Żeby mieć do tego, do Rabadona. A czemu mi się mana dalej kończy? Mam mana flowbanda, mam mana puls ciastek zwiększony. No bez blue po prostu się kończy. O, do montażu. No ale ta już też coś bije takiej. No już nie będzie taka useless cały czas. I ta R-ka też będzie boleć. Więc ja bym tego nie trollował. My gramy w czterech ogólnie, bo ta Neko tak... Te R-ki rzuca dla shielda, tak mi się wydaje. Ale Diana teraz flesza nie ma, to jest plusik. Wizja na baronie by się też przydała. No i Wojda też trzeba będzie złożyć, bo mamy sporo. O ile nie mają rezistów, wywalone mają. Armora też w sumie nie mają, wszystko jest u nich pod obrażenia z tego co widzę. No chodźcie, chodźcie pod moją kawalerię. Nie wydaje się, że to jest dobry trade. A, i do tyłu. Trochę tak pojedynczo wchodzimy i trołujemy przez to. Ja mam redukcję heala, a ten Taryk mam walone, no to widzę. Master se solo gierkę gra. No chyba nie poszli barona, nie? Bo nie widziałem w sumie gdzie oni poszli. Nie gadaj, że mi barona poszli. W sumie jak widzą tego na bocie. A podejdę i pewnie się wypierdzielę. Nie, jest tu Lisinek. Oceaniczny, ja bym go chciał. Masterek, robimy go. No zacznij go przecież, no gdzie ty uciekasz? No dwóch na bocie jest i Lee Sin na midzie, on go nie chce zacząć. Dobra, sam go robię. Już byśmy go zrobili, a teraz będzie walka znowu, bo ten debil se gdzieś poszedł. Tam Warda dała bardziej, ja się cieszę. Arka zgubiona trochę. A myślałem, że ma stuna, szczerze mówiąc, tym master, nie wiem czym. O, Neko! Może znowu Arkę? W sumie pobiliśmy ich tak w miarę. Zresztą ziomek gra masterem i chce FF robić. Nie wiem co on tam robi. Chodź do mnie, to ci pomogę. Nie wiem co on ten do montażu tam robi jakieś te walki. Najgorsze jest, że te kuco tak przeskakują nad przeciwnikiem. To jest najgorsze na świecie. Nie ma nic gorszego niż te kuco tak nad przeciwnikiem przeskakują. On nam jeszcze po blue chce pójść, tak? Weźmie mi to? Ja bym to chciał. No bo ja potrzebuję, no widzicie sami, że mi się to kończy ta mana jak ja pierdzielę. Nie, chyba nie kupuję tej magiki. A sobie zastrałem ich wpłynek teraz trochę.
Fajny, jest fajnie czymś innym zagrać w końcu. No niestety, liga to jest gra jaka jest i jak chcecie wygrywać, to musicie grać specyficznymi postaciami. No bocie, jest imprezka, mówicie. W sumie ja bym sobie pobił się z kimś jeszcze troszkę, żeby mieć na ten lepsze rzeczy. Boże, ten jaki nie chciałem kliknąć. Fajny ręcz, no. Skubany Lisi na tych butach szóstkach. Wstać sobie w tyłek. Nie powinniśmy się tu w ogóle bić, bo wbili już ten, bo zabili relief w ogóle bez nas. Ale miniony mi do bazy wchodzą, ale dużo nie zrobią. Barona przynajmniej chyba nie zrobię. No, na pewno nie. Dużo czasu teraz stracą. Ogólnie powinienem wrócić do bazy, ale tak naprawdę chciałem zostać, bo mi właśnie do Rabadona brakowało. Mogłem to jakoś lepiej zagrać, to Merkę spierdzieliłem znowu. Ale ją tak rzuciłem i już ruszyłem się prawie i myślałem, że nie poleci, jednak poleciała. No jakbym Merkę sobie zatrzymał, to porobił lepiej. A ta Merka też jest taka... Nie wiem. Chyba jak z Galio gracie, bo nie wiem, z kimś kto... No jak ktoś dostanie ku Morgany, to muszę ją rzucać chyba ewidentnie tylko wtedy. Bo tak to sensu nie ma. Bo zanim to doleci, to godzina mija. To jest właśnie taka specyficzna umiejętność. Ktoś ma podobnie teraz. Kto dostał taką zmianę niedawno? Elka Gregasa dostała podobną zmianę. Że jak ją rzucamy z metra, to ona też leci godzinę, a jak rzucamy z daleka, to też leci godzinę. I to jest takie właśnie trochę... Trochę dziwne, no, ale tak to działa. Tu by mogła fajna Elka siąść. O, Diana fajnie dostała, tylko niestety mobilne gówna też tutaj w tą grę grają. Tak, już mnie trafiłeś. Master se wsolował Barona, no tak, no bo Ginza skończył, no to tak, bo Ginza to już jest normalne przecież, że postać robi 1v1 Barona. Ach, ta Liga Legend, czy ludzie tego nie widzą, że to potrzebuje balansu niektóre rzeczy? Chyba umrze? Chociaż nie, bo Tariczek, no. Na trzy ataki mnie zrobił. Ale flesza nie ma teraz, to jest plus. Dosłownie na trzy ataki zdechą od tego Gina. No zonie będę musiał złożyć, za dużo mam umiejętności takich. Tylko ja osobstałem, że jak złożę zonie, to i tak umrę po niej na 100%. Bo wszystko u nich się wpierdziela w przeciwnika. Zależy, no jak Masterowi siądzie teamfight, to pewnie wygramy tą grę, jak nie siądzie, to pewnie przegramy, tak to widzę. Kiedy już będzie zaraz miała 16. Już będzie ultimate dziewicą. Dużo ładniejszy jest ten skin, ten bazowy, niż tym, co ja grałem, tym policyjnym. Ładnie wygląda. Jak aniołek. Też 16 dostanę, to mi się obrażenia zwiększą. Jakby tak Morgana zdaniowała zerką, byłoby super. Nie możemy pozwolić na coś takiego. Mało mu zadaję, nie wiem, powalony jestem. Mam przecież tyle przedmiotów, jedno Q trafię, którym ciężko i tak jest trafić, a on ma wywalone. A te moje obrażenia, ten... O! I spotkanie po latach tam było chyba. Nie wiem, Taneko jest dziwne, naprawdę. Czemu on tą Merkę tak używa głupio, agresywnie? No, nie zesraj się. Nie zesrałeś się już, no. Nie zesrałeś się. Dziękuję, że mi zasłoniłeś. Jakbyś Q trafiła. Irelia jest na plecach, widzę, nie wiem jaki tam idzie. Boże, nie, no co ja zrobiłem? Ale czemu ona miała zasięg? Czemu ona miała stąd tutaj zasięg Erki Diany? No naprawdę?
No zainstalowali nas, no ale patrzę na to, że mastera w ogóle nie było, ale ten zasięg był naprawdę bullshit, taki szkoda gadać, że ona się ruszyła w moją stronę, ja o tym pomyślałem i ona, i cofnąłem się do tyłu i ona i tak miała zasięg, no nie wiem. Oh my god, assist me with this Drake. Strasznie ciężko, patrzcie jak wina jednego trolla w drużynie Alenki, prostytutki może, raczej trolla, no może po prostu gra pierwszy raz w życiu tą Neko, ale no nie wiem co ona robi, czy ona tą R-kę używa do shielda naprawdę, ja sobie zażartowałem na początku, ale ona naprawdę do shielda tego używa. No jak to bije 1200, to ja po prostu się zesram ze śmiechu jak to 1200 bije. A, se bota chyba zerkuje. Nie, dobra, nie będę marnować, bo to ma spory cooldown. Boję się tu wchodzić, ale ja bym chciał powalczyć o moje blue. Jest do barona 2 minuty, nic z tym baronem nie zrobisz. Patrzcie, w ogóle my w killach przegrywamy. Pędzę, pędzę, ziomeczki. W sumie na zonie już mam. Bo nie by mi się przydała ta zonia już w tym momencie. No się ledwo co przez ten shield przebijam. No dawaj. No mogę kulisy nazbierać na Ryi akurat. Nie ma tej teraz, nie? Nie ma... Kaylee. Nikt go nie może spanishować za takie chodzenie do przodu? Cokolwiek? Żebym sobie po prostu do przodu wleciał. No nie, zrzuciła serkę dla obrażeń chyba. Fajne, fajne, no, fajny ten pyłek do przodu. A umrze, umrze. Czemu ja mam snare? Nie wiem czemu ja mam snare naprawdę. Skończą tą grę? Pewnie skończą. Nie wiem, podobała mi się ta R-ka od tej, od Ireli. Rzuciła R-kę i nie wjechała w nich. Nie no, mamy tą Alenkę niestety. Bez Alenką nie wygramy tej gry. Nie za żadne, że za żadne skarby. Alenka jest za silna po prostu. Znaczy może nie skończą, ale no nie widzę tej gry. Ma Guardiana już ten. A ja gram po prostu magiem, który jest bez obrażeń, mimo że jest pod full, ma obrażenia magiczne. Ale Alenka pewnie wciska nie, bo jeszcze chce wygrać gierkę. Jak woda streszowała raz z tą R-ką w 5, to by tak nam dużo dało. No za szybki ten, czyli nagram postacią, która musi trafiać z pelkami, no. On zapierdziela jak szatan. Jak to nam nie pomoże na baronie, to już nie mam pojęcia, co nam pomoże. Ziomek se wskakuje w ryj nam po prostu, wchodzi nam do ryja tym dżinem. My go nie możemy spaniszować za to. No wskak, Olis, mi pokaż, jakie masz jajca. Są odsłonięci teraz, wam powiem, nie? Musiałem to zaniować. Boże, jeszcze mi zaraz pomóc, ta drużyna to mnie zabijają prawie. Nie, Merki mi pomógł tej. Ale trafiło to. Daj, dobra. I tą grę chyba wolał skończyć, szczerze mówiąc. Muszę iść po wave'a. Godzinę to leci, niestety.
Masz TP-ka na bota? Ja bym na bota typował chyba. W sumie jak Voida dorobię, to w końcu może będę robić jakieś obrażenia z Voidem. Daj mi potkę, bo nadaje mana regeny, to mi się przyda. Był za 40 sekund, ale zabiliśmy tylko barona, z tego mamy, no ale aż, może aż barona, albo w ogóle też nie poszujemy. Teraz byli strasznie, byli bez scale, to raz, i byli strasznie rozczochrani po tej mapie. Nie wiem, dalej uważam, że jest mało bijek na postać, która ma takie przedmioty i jest magiem teoretycznie, zasięgowym magiem. Gdzie oni będą wszyscy? Się boję, że się wpierdzielę w nich tutaj zaraz nie są. Tutaj, okej. Ja bym chciał blue bardzo, jak jest. Nie ma. Czy nie trafiłem? Nie zdziwię się, jak nie trafiłem. Nie, nie ma po prostu. Nie wiem, czy split jest taki mądry teraz. Poluje nam mnie ta Diana, nie? Cały czas. Dobra, i teraz na górę po inhibitor. Zagrajmy to normalnie. Z głupiej klamfiesty zagrajmy w normalną grę. Mógł skoczyć i mnie kopnąć, teraz ja mam flasha, więc się nie boję. Aż ile HP tracam na tym pod... A ja bym w ogóle Leandrę mógł złożyć. Leandrę był długo super. Jak pokuje cały czas tego Ludena. Fuck, ta R-ka, ta Rika jest tak wkurzająca. Dobra, tylko Master żyje. Tylko Jhin. Ale dostał, ale złapany, aż mi po prostu drgnął. Tak został złapany ten typ na ku. Winek! Ładnie teraz zagra Irelia. Bardzo ładnie. No, raz zagraliśmy dobrze i wygraliśmy. Alenka wygrała, wszystko jest ok. Widzimy się w kolejnych odcinkach, pa pa.